Dzień dobry, witam Was wszystkich z tej strony Grzechu. Widzimy się na tydzień przed wyjazdem, bo dzisiaj jest poniedziałek, za tydzień jedziemy. Także to są ostatnie takie dni, kiedy możemy się przygotować do wyjazdu, zwłaszcza dla mnie, bo ja mogę się przygotować tylko i wyłącznie już do czwartku. W piątek jadę jeszcze popracować na zlocie, zarobić pieniążki na wyjazd. I wracam w niedzielę wieczorem dopiero z tego zlotu, a w poniedziałek rano mamy już wyjeżdżać z Piotrem, z Wojciechem do Szwajcarii Kaszubskiej. Także mi tak naprawdę zostały 3 dni na przygotowania. Dogrywam teraz jeszcze ostatnie tematy związane z wyjazdem na zlot. Od jutra zaczynam urlop, nazwijmy to, także ostatnie wysyłki się realizują. Właśnie zaraz jadę jeszcze wysłać 3 paczki. Muszę jeszcze zmienić olej w cieniasie i chyba pojadę to teraz zrobię. Trzeba go wysprzątać, żeby nie wozić ze sobą zbędnych klamotów. I co trzeba jeszcze? No jeszcze parę innych tematów też trzeba porobić. Także ja się za to zabieram, a Wam to co ciekawsze to mniej więcej dzisiaj w tym odcinku, który będzie takim odcinkiem zbiorczym. Podejrzewam z dzisiejszego dnia, z jutrzejszego i może jeszcze ze środy, także bym zdążył to zmontować. To wszystko jeszcze w tym odcinku pokażę. Także jedziemy działać. Dobra, część spraw już ogarnięta. Dzisiaj jeszcze wieczorem zajadę do Piotrka, zobaczę, bo on ma dzisiaj wstępnie wrzucić skrzynię do turkusa, bo już sprzęgło przełożył. A ja jeszcze muszę sprawdzić, czy uda mi się uszczelnić korek wlewu paliwa, bo ostatnio zauważyłem, że zaczyna paliwo przez niego ciec w momencie, kiedy zatankuję prawie pełny zbiornik. I pewnie stamtąd mi to paliwo wcześniej śmierdziało, tylko teraz jest już do tego stopnia nieszczelne, że przez klapkę się wylewa nadmiar paliwa, a przy dzisiejszych cenach paliwa tak być nie może. Dlatego kupiłem w sklepie z częściami do maszyn rolniczych uszczelkę, z której zrobię uszczelkę pod korek wlewu paliwa. Taki mam plan przynajmniej, czy to się uda, zaraz zobaczymy. Tak wygląda ta uszczelka. Także tutaj zaraz spróbujemy z niej coś zmajstrować. Widać mokre po paliwie. I tu jest mokre. Zobaczymy, czy to się uda uszczelnić jakoś. Zobaczymy, jak to się spisze. Trzeba będzie tylko uważać, żeby tego nie zgubić przy tankowaniu. Dobra, już widzę, że to mnie będzie wkurzało za każdym razem. Trzeba będzie patrzeć, żeby to gdzieś nie wypadło, ale może będzie szczelne. Zobaczymy, pojeździmy trochę. Będzie szczelne chyba. Może będzie. Ja już wiem, jak ja stuninguję jeszcze ten korek. Tu muszę dojechać do Piotrka i wziąć od niego trochę silikonu. Jedno jest pewne, przez korek już nie będzie ciekło, bo ta uszczelka się spisuje, tylko ją trzeba podkleić i do tego użyję rańca. Tą uszczelaczkę tutaj wkleimy i to będzie cacy, bo to się nie obraca, tylko obraca się ten element i on blokuje.
że tędy już nie cieknie. A do zweryfikowania jest wlew paliwa, bo gdzieś tam dojrzałem resztki czyjegoś silikonu, także to trzeba będzie sprawdzić. Założone, dociśnięte. Teraz ten silikon zwiążę z korkiem, to korka tej uszczelki nie zgubię. A w razie czego wymienimy korek cały. To nie jest jakiś duży pieniądz. Olej masz? Nie, no jedni właśnie. Jesteśmy w kanale u Piotra i wkładamy, to znaczy wkładamy, oni wkładają skrzynię. Niby drobne przejęzyczenia. Tak, ale... Ale robi różnicę. Jest Ząbek, jest Piotrek, jest Wojtek. Skrzynię chłopaki już rzucili, jest tam na dole. Piotr, a ty te śruby przygotowałeś? Tak, oczywiście. Nie, no zaraz będę przygotowywał. Jestem. W sensie smażę. Wytarłeś je? Że? Wytarłeś je z piachu chociaż? Wytarłem. Są w świeżym smarze grafitowym i opieprzonym piachem. Z piachem? Tak. Panie Ząbek, nie widać pana. A bardzo dobrze. Ej, jak się patrzę na te gwinty, to aż mnie... No co, śruba z gwintem czarowym, a tam otwór z gwintem metrycznym. No. Pasuje, pasuje. Full oryginał, nic się nie wkręca. Dobrze im idzie ta praca, dobrze. Co nie, Wojtuś? No, daj bardzo dobrze. 17. 17, Wojciuś, daj 17. Na podszybiu. To tak, tak. No, dokładnie tak. Aha, bo ty chciałeś jeszcze inaczej. Widzę, że my się bardzo świetnie dogadujemy ze sobą. Trzymaj. O, wlazła, wlazła, wlazła. Dawaj śrubę tu. Czekaj, żeby silnik nie spadł. Ale tu śrubą. No dobra, czekaj, czekaj. Tutaj na razie tą złapiemy. Ty, że to tak łatwo się idzie? A znowu muzyczki nie ma na sąsiadu. To mi się podoba. Wszystko przygotowane, klucze na miejscu. 17, 13, 18, których nie ma tutaj, śruby nasmarowane, wyczyszczone. Piękna robota, skrzynia biegów umyka. Nie, no widać zna się. Ja już wiem, kto będzie u świagra w cienia się wymieniał skrzynię. W sensie sprzęgło, ale no to skrzynię trzeba zrzucić. No nie szwagier. Ząbka zatrudnimy, jak on tak wszystko widzi pięknie przygotowane. Ja się nie mieszam, nie dotykam cudzego, bo zaraz awantura. Śruby nie dokręcił, opaski nie dokręcił. Nie, będziesz tylko fizyczny do przejęcia skrzyni na plecy. Na plecy? To może. Tutaj jakiś wieszek, tak pamiętam. Może ktoś robił zdjęcia? Cicho, nie kompromitujmy się. Wieszek? A w pudełku nie ma? A przydaj ten skrzyni? O! Masz? Przygotowany. Przygotowane wszystko jest. To ja pamiętam, że, bo tutaj to jest ta skrzynia z wersji wyścigowej. Srebrnej. Nie ma kata. Cicho, nie głośno. Co powoduje, że jak ja będę miał wersję mam kata, no to wtedy to nie będzie pasować. Trzeba rżnąć. Grzechu, targamy silnik na górę, ty tam przykręcisz to. Co przykręcić? Aha, tutaj. Zobacz tam... Czekaj, czekaj, czekaj. Przewód masowy. Przewód masowy gdzie jest? Nie jest gdzieś krótszy przygnieciony? Tutaj jest, dobra. Ale tamte te środkowe znowu. Te od góry tutaj mocowanie silnika? Tak. Dobra. I co łazi teraz? A to chyba przypierniczyłeś gdzieś, panie. To już dawno. Co? Jak idzie? Do przodu, skrzynia już jest zamontowana. Płośki wjeżdżają na swoje miejsce z nowymi nakrętkami. No, ale dużo smaru widziałem tam, idzie, nie żałuję. Dużo smaru idzie.
Kuliega nie żałuje smaru. Nawet nowy ten smar ma nieużywany jeszcze. Nie jest tak, że wytargał skądś, tylko daje nowy. Co nam zostało do zrobienia? No, kosmetyka można powiedzieć jeszcze. Wydech trzeba wrzucić, masę podpiąć na silnik, która nie chce się podpiąć. No tylko 3 razy były zakładane widzę. 3 razy? No i jeszcze to. 3/4 po prostu będą już. To auto robi 100 km rocznie, także... Tak. Coś panu nie chce kliknąć ten kluczyk. Zaraz kliknie. Nie chce kliknąć, bo z drugiej strony się kręci. Aha! To może dlatego. Coś to kurde, czekaj. Co tak kurczę z tą śrubą? O, to jest to. Górna też zaraz strzeli ładnie. Nie wiem, czy nie jest przyciągnięta. No pewnie. Poszła. No, bo wymiany. No i ktoś ją wcześniej przyciągnął. Pokręciła się? Nie. Jest, no tam. Więcej jest uwalone. Śmietnik? Popatrzmy na ten śmietnik. Kto się upiernicz? No i co widać tutaj? Gwint przyciągnięty jest. Widać, że jest odkształcony gwint przyciągnięty. O, tutaj teraz widać, zwłaszcza z tej strony. Czego to jest efektem? No to jest efektem, kurczę, do ciągnięcia. No ktoś kiedyś coś tutaj robił. Najprawdopodobniej, kurczę, przeciągnął pneumatem po prostu i tyle. No to tak do końca na chama, nie? No najprawdopodobniej gdzieś, kurczę, no za długo chwilkę przytrzymał. Po prostu i tyle, no. Trzeba wymienić śrubę już. Ty, bo mi nie chcę wyostrzyć na śrubę. O, teraz widać. Tu teraz widać, jak jest gwint odkształcony. Czyli nie dopieprzać pneumatem do końca, dokręcić kluczem dynamometrycznym. Pneumatem wstępnie można dokręcić. Tak przykręcić, żeby po prostu z lekkim, dokręcić. Z lekkim takim porkiem. Do lekkiego oporu i tyle. I resztę dokręcić kluczem dynamometrycznym i wtedy tego typu sytuacje miejsca nie mają. I tyle, no. Po prostu takie rzeczy się zdarzają już. Jeśli dobrze kojarzę, to ja takiego MacPersona jeszcze gdzieś jednego starego mam z Cieniasa. Także podlecę teraz i zobaczę, może tam będzie dobra śruba z nieprzeciągniętym gwintem. Tak żeby to sobie Piotr dzisiaj wrzucił. Cześć piesem. Tak żeby to Piotr sobie dzisiaj wrzucił i zawiechę poskręcę. Ta śruba, która miała Piotrusiowi pomóc, wygląda jeszcze gorzej niż ta, którą miał u siebie, także... Jutro co Piotruś musi zrobić? Pójść do kolegi. Po nowe śruby. Mamy kolejny dzień, jest środa. Wczoraj za wiele się nie wydarzyło. Wczoraj miałem pierwszy dzień urlopu, ale tak naprawdę musiałem jeszcze chwilę coś tam porobić firmowego. Pojechać ogarnąć i wyciąć parę naklejek, popakować to, wysłać. Na szczęście wszystkie takie zamówienia firmowe udało się ogarnąć wczoraj, także dzisiaj od rana trochę nie bardzo wiem, co ze sobą zrobić, ale myślę, że trzeba... Aha, wczoraj jeszcze założyłem boksa nowego Everesta. Miałem trochę mieszane uczucia, kupując ten boks, bo żadnych opinii nigdzie w internecie nie mogłem znaleźć o tym boksie. Chwilę poszukałem, się okazało, że produkuje je firma Everest w Londynie. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek Zdrój. Ha. No i przyszedł. Przyszedł taki, pasuje bardzo na dach. Troszkę nawet bym powiedział, że jest większy od tamtego mojego boksa, ale nie zapełnia całego dachu.
mógłby być ciutkę dłuższy, ale z tego co się przejechałem już nim kawałek gdzieś tam z większą prędkością, to jeździ się bardzo fajnie, nie szumi tak jak szumiał tamten biały boks. Na pewno będzie trzeba jeszcze poprawić przyszłościowo belki pod niego, ale to już tam pierdoły i drobiazgi. Byłem też u Piotra, ale Piotra nie było, także nie wiem co on zrobił z turkusem. Może teraz do niego podjadę. Jest godzina 10, ja kawy jeszcze nie piłem. Tak, to jest dobry czas, żeby pojechać teraz zobaczyć co u Piotra. A! Byłem jeszcze wczoraj, pojechałem cieniasem, bo mówię, olej trzeba wymienić przed wyjazdem. Akurat się udało trafić tak, że kolejki nie było, wjechałem od razu na stanowisko. Podnosiłem maskę tam z majstrem od olejów i ja tak patrzę, a karteczka wisi taka w miarę świeża po wymianie. Się okazało, że olej już wymieniałem w tym roku w tym samochodzie 4000 km temu, także wyleciało mi to gdzieś z głowy kompletnie. Także to odpada, ale olej pojadę jeszcze chyba wymienię w Polonezie, a miałem właśnie sprawdzić w Polonezie, czy ja mam tam... Dobra, sprawdzimy to później. Po Polonezie jadę na zlot, także... A tam raczej nie wymieniałem oleju w zeszłym roku. Chyba nie. Muszę sprawdzić. Ale najpierw jadę zobaczyć, co Piotr zmajstrował z turkusem. Dobra, ale kawa nie może być bez niczego, także jeszcze... Jeszcze chałeczka. I włączył się do kawy, jeszcze wziąłem. Idę pomyśleć na kawę. Przerwa. O, taka kawa, jedna kawa, druga kawa. Pączki. Wojtek, siema. Cześć. Kiedy my jedziemy? W poniedziałek. W poniedziałek jedziemy. O której godzinie? Bo tego nie ustaliliśmy. No, jeżeli chodzi o godzinę, to jest taka, wiesz... luźna. No rano, tak? Tak rano. 13. O, 13. To nie jest rano. Znaczy, ja wracam w niedzielę wieczorem. Zbiórkę może byśmy tak zaplanowali wstępnie na 8. To no, już jest późno trochę, nie? Jak może na być wcześniej. Jak na temperatury lipcowe. Może być wcześniej, ja się tam zgadzam. Dalej, ty się tam zgadzasz, kurczę. Nie no, o 8 to gdzieś tam dam. W miarę rozsądnie, jak będziemy po pakowaniu. Mamy sporo do przejechania. Jak chcemy na Strzała dotrzeć na Kaszuby, tak, to ja popatrzyłem na mapę, jak robiłem... O właśnie, naklejki, ciekawe czy już przyszły. Tak patrzyłem na mapę, no to my... Wiesz, że my ze Szwajcarii Kaszubskiej do Władysławowa będziemy mieli 38 km? Tylko. Czyli w poniedziałek równa się 12 godzin. Jak pojedziemy bocznymi drogami. Najlepsze jest to, że nie wiemy, gdzie dokładnie, w które miejsce jedziemy. Oprócz tego, że w ten rejon, nie? Będzie się zatrzymamy, gdzie się zatrzymamy. A co chcemy zobaczyć? Gdzie? No tam, na miejscu. Tam jest Muzeum Volkswagena. Rodzina prowadzi. Z tego, no, co patrzyłem na tej stronie. Pojedziemy do Muzeum Volkswagena po to, żeby, kurczę, że tak powiem, tradycję podtrzymać. No, czyli oglądamy coś technicznego. Tak. Coś technicznego, motoryzacyjnego. Busem przez świat. Busem przez świat i tutaj jest top 11 Szwajcaria Kaszubska. Co mam dalej? Pracownia ceramiki kaszubskiej. Z gliny sobie ulepisz zatyczkę do świni. W kilkupiętrowym budynku można dowiedzieć się neclów, spróbować swoich sił w lepieniu ceramiki. Zobacz tradycyjne piece. Powiem wam, że osobiście to ja bym też spróbował swoich sił. W garncarstwie. Zrobić na przykład super filiżankę do super kawy. O. To by, no. to by było fajne wyzwanie. Necel, tak? Necel. Ja. Można by było pojechać, zobaczyć. No. Dobra, no, o. Necel. Galeria Volkswagena w Pępowie. Galeria Volkswagena w Pępowie, no to fizycznie to chyba trzeba po prostu najzwyczajniej się jako to obowiązek. Tak, ogórek tam jest. Tak, to jest miejsce na pewno do obejrzenia. Tak, to a ja chyba widziałem, kurczę, gdzieś tą galerię w tym, w telewizji. Ktoś to pokazywał. Coffee bus jest jakaś, jest jakiś bus, który jest za to trójka kawiarenkę. Taka podniesiona. Za kawiarenkę. No to... Gdzieś tam przebitki pokażemy, także pewnie to widzicie już teraz. To by można było fizycznie na pewno odwiedzić i tam kawę wypić. O kurczę. Widzę jakiś... Tak, tam są jakieś takie kamienne kręgi. Coś jakiś krąg mocy. Tak jak miejsca mocy są, jak w tym... Miejsca mocy.
parku, koło Żubr, koło tak, U Żuberków miejsce mocy, to tutaj widzę, że był kamienny krąg w Jesiorach. Był, jest. Co tutaj jeszcze jest? Kuchnia kaszubska. No to siłą rzeczy będziemy kosztować kuchni kaszubskiej. Będziemy jeść, że tak powiem, specjały kaszubskie. Makrela w oleju z cebulą. Tak, hamburger. Hamburger z McDonalda. Z McDonalda. Jezioro Białe i Chmielno. Dobra. Jedna z najładniejszych miejscowości w Szwajcarii Kaszubskiej. To chyba o tym mówił, o tej miejscowości mówił nasz kolega Waldek Huziński. A, Waldek, kochany Waldek. No, wygląda zacnie. Kaszubska wieża widokowa, można wejść. Brama Kaszubska. Brama Kaszubska, to jest właśnie ta droga. O. Tak, Brama Kaszubska, to chyba będziemy musieli się nią przejechać, żeby zobaczyć. Bo to taki jakby turkus. Wypuścimy drona na górę. I będziemy jechali bramą kaszubską. Będziemy jechali bramą kaszubską. Bo tutaj takie, zobacz, to woda taka lekko turkusowa nawet. No tak. Biorąc pod uwagę... Taka zielona, że... prawie turkusowa. Prawie turkus. Dobra, nie wiem czy to w tym... O, tutaj jest właśnie ta plaża. Dzika plaża. Boże, jakie fajne. Pomościk. O. Miejsce takie na dzikusa, żeby przenocować. Można by było tam normalnie się przenocować, widać, że czysta woda jest. No. Bo zobacz, jak dno widać, a ptaszek tam to jest taki bardzo malutki. No. Na zdjęciu przynajmniej. No powiem ci, że nie wiem, czy bym tam się, że tak powiem, jakoś nie zaopatrzył i ze 2-3 dni został nawet. Też tak mi się wydaje. Nawet jeżeli trzeba by było podjechać, żeby coś zwiedzić 50 km, to warto wrócić w to miejsce, jak będzie, wiesz. No, miejsce na ognisko, zadarzone ławki, to i to je. To jest bardzo ciekawa rzecz. To i to ja można zrobić samemu, trzeba mieć tylko saperkę i tak, dołek. Tak, saperkę trzeba mieć i już. Leśny kemping nad jeziorem Sumino. No to mam wrażenie, że te kempingi będziemy najprawdopodobniej odwiedzać. Na pewno będziemy chcieli co jedną, przynajmniej noc, tak totalnie na dziko. No to chyba na którejś z tych plaż właśnie, tak. Nad wodą. Kurczę, nad wodą. To jest to, czego... Jeszcze nie praktykowaliśmy tak całkiem na dzikusa, bo zawsze gdzieś byliśmy przy jakimś kempingu albo agroturystyka jakaś. Tak, zawsze gdzieś przy czymś. A więc teraz to by można było, że tak powiem, uskutecznić. No i co? I całą resztę to przypadek. Czyli spotkamy na pewno jakichś ludzi, na pewno tam będą jacyś ludzie. Jakichś turystów. Jakiś turystów, może ktoś, poznamy. Może ktoś będzie, kto nas ogląda, widzowie, może tak, będą. Także tutaj jak coś, to jakbyście mieli wtedy czas, to... Tak, między 11 a 19. To zapraszamy. Szukajcie nas na Kaszubach. Gdzieś będziemy. Mnie przede wszystkim interesuje kultura miejscowa i tyle. No. To, co mnie na pewno też interesuje, to kuchnia. Kuchnia regionalna. Będę próbował różnych rzeczy. Wojtek będzie próbował różnych rzeczy? Nie wiem. Tak, dla Wojtka będą zawsze frytki. Co jeszcze będziesz jadł? Rybę będziesz jadł. Z cebulą. Ryba z cebulą, to jest męskie żarcie. Tak, w pomidorze. To wszystko, co można tylko na Kaszubach. Na przykład szprot w pomidorze. Co się zmieni w tym roku? Jedziemy dużo mniej kilometrów. Za dużo więcej kasy. Tak. Tak jak pamiętam, w zeszłym roku zrobiliśmy chyba coś 2,5 czy 2,700 i paliwo mnie wyszło jakieś 700 czy 800 zł. W tym roku... Na paliwo trzeba policzyć 1000 zł. Na 1000 zł to na, jest ile tak. litrów? 1000 podzielić na 8... 125 litrów. 125 litrów. Wtedy tankowaliśmy do pełna co 3 dni. No ja musiałem częściej, bo u mnie ten wlew. Okej, okay. 35 litrów, tak, 125 podzielić na 35, to mamy 3,5 raza do tankowania. No, umiesz, tak? Raz, dwa, 7. Wojtek, co będziesz robił w wolnym czasie? Na wyjeździe. No. Oprócz trzymania kija w ognisku. Strugał kija. Aha, będzie strugał kija. Czyli i rysował. Nic się nie zmieniło. Będziesz rysował? Będzie rysował. Co będziesz rysował? Dostał w tym roku super taki zestaw szkicowniczy. Tak, widziałem. Bardzo fajny zestaw.
I no tak, będzie dużo kolorowych. No. Będziemy próbowali też rysować, będziemy próbowali robić takie rzeczy, na które na co dzień nie ma czasu. Czyli chociażby szkicowanie. Tak. Tak mi się zdaje, że szkicownik jakiś większy, siąść sobie i będzie dumanie i szkicowanie. Na przykład. Albo... A ja będę głośno słuchał biskupu. Jak do tego doszło, nie wiem. I zaburzał ich ciszę i spokój. Co musimy jeszcze właśnie, co ty jeszcze musisz w samochodzie zrobić? Ja jeszcze muszę skorygować regulację biegów. Wymieniałem sprzęgło w turkusie, no było już na wykończeniu. Dodatkowo wymieniłem również skrzynię biegów. Wyciągnąłem po prostu to, co było lepsze z tego srebrnego, bo to i tak trzeba było wyciągnąć, wstawiłem w turkusach. No i się wczoraj robiłem jazdę testową i się okazało, że gdzieś tam dwa biegi próbują się włączyć jednocześnie. Najprawdopodobniej jest to podyktowane nadmiernym luzem na wybieraku. Ale to dzisiaj właśnie będę likwidował, żeby ten problem wyeliminować. Cała reszta to tylko go posprzątać i spakować. Nie, bo... jeszcze nie. A co? Trzeba jeszcze siedzenie ściągnąć. A, tak, tak. Dzisiaj jeszcze ściągamy siedzenia tylne, żeby można było wstawić już do niego zestaw kempingowy. A, no i słyszałem, że ty też będziesz miał zmianę na przyszły rok. Ale to chyba do srebrnego, co? Do srebrnego, tak. Okazało się, że też mam boksa. Jak to się stało, że w ogóle mam boksa? Przez przypadek oczywiście. Gdzieś tam sobie pomyślałem o tym, że w sumie taki boks to by się przydał. No i akurat sąsiad się mnie zapytał. Dosłownie. No, 20 minut później sąsiad się mnie zapytał. Piotrek, nie potrzebowałbyś boksa? No, są nieraz takie rzeczy, że pomyślisz o czymś i w jakimś krótkim czasie po tym, co pomyślałeś, ta rzecz się realizuje. Tak, no i w gruncie rzeczy okazało się, że dostałem boksa od sąsiada. Fakt jest faktem. Nie za darmo, ale, że tak powiem, jako dobra wymiana. Bo no, sąsiadowi obiecałem, że wymienię mu olej w samochodzie. Chociaż nie lubię tego robić. No nie, to się będziesz musiał napracować. Nie lubię tego, no, po prostu. I tyle. Ale mam boksa do Cinquecento w wersji Monte Carlo. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o kawę. Lecimy dalej do roboty. Piotr przed chwilą oglądał mojego boksa. Co może być? Jest zarybisty, taka prawda jest. No daje radę. No, bardzo fajnie. Ale Piotruś, o właśnie to jest ten boks, o którym... W bardzo dobrych pieniądzach go mam. Wspominałeś, w bardzo dobrych pieniądzach od sąsiada. Jest szerszy od tego mojego, na pewno. Tak, jest szerszy. Ale będzie też kozak. Znając życie, to ty go polakierujesz jakoś ciekawie. Powiem ci, że nawet kurde wpadłem na taki pomysł, żeby grzać nim wodę. Bo no tak, no bo tam będzie... Tam jest naprawdę ciepło. W słońcu. Także on zresztą dotknie się, to ma 40 stopni ma, spokojnie. No. Czarny to... Tamten mój czarny to... Żownice. Grzałka taka, że... Tak sobie pomyślałem, że tam worek z wodą, taki wiesz, kurczę, kawałek wężyka i taka konewka jak u ciebie jest. I prysznic taki na szybko, grawitacyjny. Ale ten boksik... Będzie fajny. Nie ma tylko zamku, znaczy zamku ma. Ale zamki to wiesz, to nie jest problem dzisiaj. Nowe naklejki się zrobi. O. Kawał grzmotu. Ja nie wiem, kształt zawiasu może troszkę inny, ale... Nie wiem, czy ja go nie przerobię. Czy na zasadzie takiej, żeby się otwierał... Z dwóch stron. Albo z dwóch stron, żeby się otwierał, żeby było dojście takie w miarę, bo tam co? Z tej strony jak... No tam wchodzi, ciężko, no. To jest do kilku. Tutaj by było tak do połowy, to żeby właśnie z dwóch stron to... Nie, to kwestia, wiesz, tylko zamku... Na bezczelnego skopiuję twoje... Rozwiązanie. Pozwalam. Chyba z 20 lat nie jadłem chałki. Jaka to jest przygoda. To jeszcze z kefirkiem, albo jogurcikiem. A.
będzie wymieniony. Nie było dużo przejechane na nim, bo raptem 3000 km, ale olej miał 2 lata, także ze starości, z uwagi na to, że te 2 lata minęły, zalany został świeży olej. Teraz to, co muszę zrobić, to poloneza spakować, ale najpierw jeszcze go trzeba zatankować, bo paliwka jest mało. A w weekend jest do zrobienia jakieś 300 km z przyczepą, także troszkę paliwa pociągnie. Zatankować, auto spakować na wyjazd, na zlot w sensie. No i co? I potem trzeba wrócić jeszcze do ogarniania cieniasa. No i dobra, i trzeba tak. Z przyczepy wypierniczyć stary namiot, zrobić porządek, rzucić nowy namiot z poloneza. Tu są rzeczy na wyjazd, jeden i drugi. Stolik będzie potrzebny. Siedzenie trzeba będzie też przełożyć potem, po wyjeździe ze zlotu. Z przyczepy pozabierać, o, przedłużacz. To co? Pakujemy klamota i lecimy dalej działać. No, jeszcze coś dotarło do mnie. No, ostatnią chwilę. Nasze naklejeczki. A jak wygląda? To są nasze naklejeczki, wiadomo, z kodem QR. Naklejeczki pamiątkowe Decentotour. I tegoroczna wlepa, coś takiego. Także zaraz to przygotujemy. No i zobaczymy. I będziemy kleić. To będziemy rozdawać widzom. To będziemy gdzieś kleić, żeby ludzie do nas docierali. A to nakleimy na samochody. Chyba ostatni punkt programu na dzisiaj. Tankowanko! 6 lipiec, 7,55. No troszkę taniej niż ostatnio. Pokorek, a co, niech ma. Pół litra. Masakra. Znaczy masakra, to nie ilość, tylko cena jest masakra. Na chwilę zajeżdżamy do Piotra. Proszę bardzo. Na dwie strony. Na dwie strony. Jedna tu, druga tu. Turkusowe. Do naklejenia, ale do naklejenia potrzebujemy majstra. Gdzie jest majster? Nie wiem. Idziemy jeszcze z majstrem do turkusa. Tak pod kolor prawie, że. No. Wojtek, dobra, chodź przetrzemy najpierw. Gdzie mam to nakleić? A gdzie poprzednie kleiłeś? Tutaj. Chyba też tutaj nakleimy, nie? Nie, nie wiem, czy od góry, czy od dołu. Możesz od lewej do prawej. Tak, o, będzie w miarę równo. Jest krzywo teraz. Krzywo jest? No, teraz o tak będzie prosto. Tak, o, dobrze. No. Czekaj, tu ci pomogę, a resztę już sam. No i co, i bez bąbla? Jeee, yeah, bez bąbla, brawo. Brawo, Wojciech. Druga strona. Piotr, powiedz, co ci zostało jeszcze do zrobienia? Wojtek tam klei, klei, dobrze, klei. Co ci zostało do zrobienia jeszcze w cieniasie? No, tutaj zostało tylko go umyć, posprzątać, no, tak po prawdzie było. Siedzenia widzę, wyjąłeś? Tak. Wszystkie te rzeczy, które miały być związane z przygotowaniami tego samochodu, tego wyjazdu, zostały poczynione. Wymienione sprzęgło, wymieniona skrzynia biegów. Taki ogólny przeglądzik zrobiłem. Do tego... I to wszystko w 3 godziny niecałe. Nie no, w jeden odcinek. To ile będzie? 20 minut? No, ja teraz już mam poskładane 12, to jeszcze plus wtorek, środa. No, no to wyjdzie więcej. No, no to w każdym razie w jeden odcinek. I do tego jeszcze ściągnąłem już siedzenia z tyłu, żeby można było wstawić składane łóżko. I lodówkę. I lodówkę. Tak, i składane lodówkę. Łóżko w 5%. No jeszcze go trzeba umyć.
No, odkurzyć, tak trochę postraszyć wodą. Postraszyć go wodą to trochę i tyle. Udało ci się? Udało? Czekaj, idę zobaczę. Nawet prosto? No nawet prosto, tylko ta się coś odkleja. Coś tutaj poprawimy. Mamy te naklejki jeszcze, to najwyżej poprawimy. Dobra, słuchajcie, nie wiem czy nas tutaj słońce nie oślepia za bardzo, ale chyba wszystko w tym odcinku przedwyjazdowym. Chyba wszystko, także... Widzimy na trasie. Do zobaczyska na trasie, jak gdzieś nas złapiecie, to będzie nam bardzo miło. Trzymajcie się i oglądajcie nas, komentujcie, lajkujcie. I co tam jeszcze? No i co tam jeszcze? Dzięki bardzo, na razie.